Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Uzasadnij, że jest 8 liczb postaci ABC, BA o tej własności, że cyfra setek jest sumą pozostałych cyfr. I co tutaj musimy zauważyć, że ta cyfra setek, czyli C, literka C, ma być sumą pozostałych cyfr. Widzimy, że tutaj mamy dwie literki A, tak, czyli dwie takie same cyfry, dodać dwie takie same cyfry B i to ma się równać C, tak, czyli ta środkowa cyfra to ma być suma tych czterech pozostałych, czyli dwóch takich samych i dwóch takich samych. I tu można zauważyć, że jeśli dodajemy dwie liczby parzyste, to wynik będzie też parzysty, czyli musimy sobie powiedzieć, że można zauważyć, że suma dwóch liczb parzystych jest liczbą parzystą. To jest jedna sprawa, czyli liczba C, cyfra setek, musi być liczbą parzystą, czyli jaką? 2, 4, 6 lub 8, czyli w środeczku muszą wystąpić tylko takie cyfry, albo 2, albo 4, albo 6, albo 8. Ale też należy również zauważyć, że cyfra A, czyli ta na początku, nie może być zerem. No i teraz zacznijmy od dwójki. Gdy w środeczku jest dwójka, no to jakie cyfry można dodać, żeby było 2? Czyli możemy mieć z przodu jedynkę i z tyłu jedynkę. 1 plus 1 to już jest 2, więc w środeczku cyfry B to będą zera. Już mamy. Czy jeszcze może być inna sytuacja? Nie mogę zmienić miejscami jedynkę z zerem, bo z przodu byłoby 0, to nie byłaby liczba pięciocyfrowa. No to teraz weźmy pod uwagę czwórkę. Czyli możemy dodać na przykład dwójkę, dodać do dwójki to już jest 4, więc w środku wypełniam zerami. Ale co jeszcze może być? Następna cyfra, 6. Tutaj oczywiście tych dwójek nie mogłam jakby zmienić miejscami, dlatego że znowu 0 byłoby z przodu, czyli tak musi zostać. Więc dla szóstki, co zrobimy? Na przykład 3 plus 3 to jest 6, środek wypełniam zerami. Ale możemy też zrobić tak, że tu będzie 1, tu 1, to ile jeszcze możemy dodać? Oczywiście tu 2 i tu 2, bo 3 plus 3 to jest 6. No i teraz jeszcze możemy zmienić miejscami tą jedynkę z dwójką, czyli dwójka z przodu, dwójka z tyłu, w środku jedynka i w środku jedynka. I też suma tych cyfr 2 plus 1, 2 plus 1 i plus, czyli 3 plus 3 to będzie 6. I teraz już ósemkę musimy wziąć, bo już więcej dla szóstki przypadków nie mamy. Czyli co możemy? 4 plus 4 to jest 8, środek wypełniam zerami. Już czwórki nie mogę więcej użyć, dlatego że nie mogę zamienić miejscami czwórki z zerem, dlatego że na początku zero nie może występować. Ale możemy wziąć pod uwagę trójkę z przodu, trójkę z tyłu, więc środek wypełniam jedynkami. I mamy 3 plus 1, 4, 4 plus 4 to 8. Pasuje. Kolejne. Może być też sytuacja taka, że właśnie zmieniam miejscami jedynka z przodu, jedynka z tyłu i w środeczku trójeczki, tak? No i tutaj co możemy już powiedzieć, że jest faktycznie 8 takich liczb, które mają taką własność, że cyfra setek jest sumą pozostałych cyfr. Oczywiście tutaj trzeba zwrócić uwagę, że warunek był taki, że pierwsza i ostatnia jest taka sama i druga cyfra i przedostatnia cyfra też muszą być takie same, tak? Więc tutaj mamy wypisane wszystkie liczby pięciocyfrowe, które spełniają wszystkie warunki zadania. Co należało wykazać, że istnieje tylko 8 takich liczb. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.